wyszło z tych badań, że przede wszystkim miasto Wadowice to jest miasto pieszy. Czyli większość mieszkańców tego miasta porusza się po tym mieście na nogach. Starsi ludzie nie mają siły dojść, tylko by chcieli tam dojechać. Transport taki kolonialny, Na spotkanie z burmistrzem Wadowic Mateuszem Klinowskim zaproszeni zostali głównie wadowiccy handlowcy. Ale jak było do przewidzenia, burmistrz w swoim prawie dwugodzinnym wystąpieniu pochwalił się swoimi osiągnięciami i zaprezentował swoją wizję Wadowic na najbliższe lata. A że, jak niektórzy mówią, było to typowe lanie wody, czy szczyt hipokryzji i lans burmistrza celebryty, warto posłuchać. To ma atrakcyjność wizerunkową w pewnym sensie, dlatego że mamy niezwykłą historię związaną z Karolem Wojtyłą. I to przyciąga tutaj turystów. Jak Państwo sobie wyjdziecie w weekend na rynek, no część z Was ma punkty usługowe otwarte, to widzicie, jaki tam jest ruch weekendowy. Podam Wam przykład Słupska, dlatego tam wrzuciłem Słupsk z pytajnikiem. No co ma Słupsk? Nie? Mało kto słyszał o Słupsku, ale tam jest prezydent, który jest znany w całą Polskę. To powoduje, że tam strasznie dużo ściąga ludzi. Samego faktu, że jest celebryta telewizyjny. Co więcej, firmy chcą inwestować, takie jak IKEA, chcą inwestować w Słupsku, dlatego że wiedzą, że jak zainwestują w Słupsku, wystąpią z prezydentem na konferencji prasowej, będą miały darmową reklamę na cały kraj. Więc czasem wystarczy, że jest celebryta prezydentem i już jest to... Jest ten czynnik, który pozwala miastu się rozwijać. No i teraz już wiemy, dlaczego Wadowice tak wspaniale będą się rozwijały. Burmistrz w prawdziwie artystyczny sposób wprowadził nas w sielankowy nastrój i naświetlił wymarzoną przyszłość dla mieszkańców naszego miasta. Skupmy się na samej tej jakości życia mieszkańców. Co tutaj jest najważniejsze? No, nie powiem nic zaskakującego. Przede wszystkim... Przestrzeń publiczna, jak ona jest ukształtowana, jak jest zorganizowany transport, w tym transport do dużych aglomeracji. No i wreszcie oferta, którą daje samorząd, czyli jaka jest edukacja, jaka jest opieka, jaka jest wreszcie jakość demokracji. Ale przede wszystkim, jakie atrakcje samorząd zapewnia, typu kino, teatr, koncerty, imprezy. O to wszystko trzeba zadbać. Widok na panoramę Beskidów z Wadowicami na pierwszym planie. Jak Państwo widzicie, panorama jest dosyć zamglona. Ale nasz burmistrz jest przede wszystkim naukowcem. No jak Państwo wiecie, ja jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem naukowcem. Zajmuję się dziedziną mało empiryczną, bo prawem, tak się przynajmniej wydaje, że prawo jest mało empiryczne, jest dosyć praktyczne, więc nauki empiryczne też powinny być wykorzystywane na gruncie nauk prawnych i są. I mam duży szacunek do tego, co mówią naukowcy, a przede wszystkim do tego, co mierzą, jakie wyniki pojawiają się w pomiarach. Ja nie chcę już Państwu mówić o tym, co się stało za poprzedniej burmistrz miasta, że przebudowano rynek i chciano go zamknąć. W taki sposób go przebudowano. Jak Państwo zobaczycie sobie tą geometrię drogi i tak dalej, to wszystko było przygotowane i nawierzchnia z kostki, która się ciągle rozpada, nie jest przygotowana pod ruch ciągły. Oczywiście wszystko, co złe w Wadowicach, to wina poprzedniej władzy. Tylko jak to naprawić? Co teraz z tym fantem należy zrobić? Zaraz na to pytanie odpowiem. No rzeczywiście, naukowcy badający nasze miasto wspólnie z burmistrzem doszli do pasjonujących wniosków. Wyszło z tych badań, że przede wszystkim miasto Wadowice to jest miasto pieszy. Czyli większość mieszkańców tego miasta porusza się po tym mieście na nogach. I większość podróży wykonywanych jest na nogach. W związku z tym to przede wszystkim interesy pieszych powinny być na pierwszej linii, na pierwszym miejscu. To z tego punktu widzenia państwa, jest to w Państwa interesie w gruncie rzeczy, żeby miasto zadbało o pieszych. Dlaczego? No bo Państwo nie jesteście właścicielami galerii z dużymi parkingami. Jesteście właścicielami lub wynajmujecie sklepy przy ulicach miasta, sklepy, przy których czasem jest zatoka parkingowa, a czasem nie ma. Więc wasi klienci, czasem może jakiś klient dojechać samochodem do tego sklepu, pod ten sklep, ale na ogół musi przyjść.
jeśli będziemy mieli pieszych, którzy chcą chodzić po mieście, oni będą więcej wydawać w sklepach. Naukowcy, którzy zajmują się miastami, mówią, mają takie hasło, auta nie kupują, a rowerzyści i piesi kupują. To jest bardzo, mechanizm jest bardzo prosty. Proszę sobie wyobrazić, że pieszy, który musi dojść do jakiegoś sklepu X, on po drodze mija szereg innych sklepów. Co więcej, on po drodze męczy się, bo na przykład zaczyna się chcieć pić, wskakuje do kawiarni. Albo idzie z dzieckiem, kupuje dziecku soczek. W ten sposób handel w mieście działa. Jeśli on ma tylko podjechać pod jakiś sklep, wyskoczyć, wejść i odjechać, no to on tylko generuje ruch i kupuje w tym jednym punkcie. Nasze miasto ma to do siebie, że jest miastem małym i kompaktowym. To też wyszło z badań. Mamy bardzo dobrą dostępność pieszą miasta. Tutaj macie Państwo strefy kolejnych minut dojścia. Ta w środku to jest 5 minut od rynku. Jak Państwo widzicie, praktycznie cała Starówka jest 5 minut marszu od centrum miasta. Gdyby tak jeszcze pan burmistrz wytłumaczył co niektórym, gdzie w Wadowicach jest Starówka, a gdzie centrum? Ale przede wszystkim szpital i poradnie specjalne. Oczywiście. I to jest najważniejsze. Starsi ludzie nie mają siły dojść, tylko by chcieli tam dojechać. No i jak widać, niektórzy z zebranych nie wytrzymali i zaczęli panu burmistrzowi wchodzić w słowo. Ja gdybym chciał dojechać do dowolnego szpitala w Krakowie, muszę dojechać do Krakowa, obojętnie czy się dobrze czuję, czy źle, muszę dojechać do Krakowa, następnie na dworcu w Krakowie przesiąść się do komunikacji miejskiej i na ogół przesiąść się jeszcze raz na inną linię, żeby dojechać do tego szpitala, do którego chcę dojechać. Szanowni Państwo, ale ja bym bardzo prosił, żeby nie zasłaniać je tak banerami, no zasłaniać mi. Musimy też zadbać o tą przestrzeń publiczną, która dzisiaj wygląda tak, jak Państwo widzicie tutaj na naszym najbardziej reprezentacyjnym budynku. Panie Klinowski, temat obskurnych i chaotycznie umieszczonych reklam w centrum miasta to był jeden z elementów Pana kampanii, ale przed 4 laty. Jak Państwo widzicie, ja już wielokrotnie o tym mówiłem, żeby zlikwidować korki w mieście, musimy zmienić nawyki korzystania z miasta. Bo ruch tranzytowy przez nasze miasto, mimo że on jest duży, to jest zaledwie 30% ruchu, który spotykacie na swoich ulicach w godzinach szczytu. W godzinach szczytu to mieszkańcy naszej gminy tworzą korki. Tak, wszystkiemu winni są mieszkańcy. I tutaj musimy w odpowiedni sposób te problemy zaadresować, a to wymaga po prostu stworzenia takiej infrastruktury, która ludziom umożliwi zmianę nawyków transportowych. Czyli na przykład budowę infrastruktury rowerowej, która pozwala wszystkim wtedy poruszać się na rowerach, przynajmniej tym, którzy mogą. Skoro mogą robić to Niemcy, skoro może to robić cała Europa, dlaczego nie mogą robić to Wadowice? No właśnie, dlaczego nie ma tych dróg, mimo że pan je obiecywał 4 lata temu, a te, które zostały zrobione przez poprzednią ekipę, niszczą ją? Jeżeli chodzi o centrum miasta, to chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której chcemy obniżyć intensywność ruchu przez miasto. Bo dzisiaj ten ruch, przez to, że jest łatwy dla kogoś, kto jedzie tranzytem, no to on skraca sobie przez Wadowice. Tym samym zajmuje ulice, po których poruszają się mieszkańcy. Jeżeli ten ruch będzie wolniejszy, to znaczy on będzie musiał jechać wolniej, bo na przykład będzie strefa zamieszkania i piesi mogą się swobodnie poruszać po ulicach, no to on będzie się zastanawiał 2 razy, czy on chce w ogóle wjechać do środka. No właśnie, panie burmistrzu, i po to jest kostka i częściowo jednokierunkowe drogi w centrum, aby ten ruch przeniósł się na obrzeża. I tak się dzieje. Czy pan tego nie widzi? PDI to jest wzrost ruchu samochodowego przez gminę z 14 tysięcy aut na linii Bielsko-Kraków nawet do 55, bo takie są prognozy. Jeżeli podniesienie 3 czy 4-krotne intensywności ruchu samochodowego jest rozwiązaniem problemu ruchu samochodowego, no to ja już wtedy nie mam nic do dodania. Co stoi na przeszkodzie, żeby ten znak postawił strefa? Strefa zamieszkania, tak? Stoi na przeszkodzie pan starosta powiatu wadowickiego. Tym razem winien jest starosta. Jeden z mieszkańców chyba zrozumiał, że uczestniczy w farsie, więc zadał pytanie w podobnym tonie. Zaproponował przestawienie się na transport konny. Jak on się przekształca na transport taki konny jakby? Na konie. Przepraszam, jeżeli
przyjadę do miasta, koniec. To co my zrobimy? Chciałem mu tylko zaparkować. No musi to pan gdzieś przywiązać. Jeżeli będzie większa ilość mieszkańców albo kupców, nie wiem, zainteresowanych przyjeżdżaniem bombi do miasta, myślę, że to będzie właśnie ten czynnik atrakcyjności, o którym mówiłem, że to może ściągnąć, to może nam ściągnąć turystów. Dzięki temu możemy się stać sławni, że państwo koni przyjeżdżacie do centrum miasta i te konie mają popas gdzieś przy fontannie. Ja jako burmistrz nie mam przeciwko temu nic. Co więcej, państwo od dorożki, ta dorożka chyba ma swoją siedzibę w Podhalaninie, oni chcieli też już dawno tą dorożką parkować, tylko nie byli w stanie w ten ruch samochodowy się niestety wpasować w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Tak, a my nawet pamiętamy, jak ówczesny radny Klinowski do ruchu miejskiego taczkami próbował się wpasować. Burmistrz mówił też o budowie centrum przesiadkowym, o kolei aglomeracyjnej i związanej z tym migracji mieszkańców Krakowa do Wadowic. Było też oczywiście o dokończeniu obwodnicy w kierunku Suchej Beskidzkiej. No i oczywiście kończymy obwodnicę na kierunku wzdłuż stadionu, na kierunku Sucha, dlatego że to jest ten brakujący element. Już mamy uzgodnione z generalną dyrekcją, jak to będzie wyglądać, więc jakby kolejne się nam udało nam pokonać przeszkodę. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli już projekt z uzgodnieniami. W przyszłym roku możemy zaczynać budowę, jak oczywiście ktoś będzie w stanie ją sfinansować. Bo to są wydatki rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, no i te pieniądze trzeba mieć. Albo trzeba wziąć kredyt. No ale wtedy jak bierzemy kredyt, no to blokujemy sobie możliwość innych inwestycji. Więc tutaj będzie trzeba się po prostu zastanowić, jak to mądrze zrobić, żeby tą drogę wybudować, bo to nie będzie tanie przedsięwzięcie. No właśnie, a dlaczego ta obwodnica nie jest już wybudowana? Przecież już 4 lata temu był gotowy projekt i pozwolenie na budowę. Zresztą podobnie było z parkiem miejskim. Teraz będzie nas to kosztowało o wiele, wiele więcej. Przede wszystkim możemy tworzyć miasto przyjazne dla mieszkańca, czyli miasto, w którym wygodnie się chodzi, wygodnie się siedzi na ławce, jest cień, jest woda, jest cisza, jest i sklepy, które mogą na tym zarabiać, że mieszkańcy wychodzą do miasta. A czy to nie jest trochę też tak, że problem z BDI wynika z tego, że zostały wydane pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie miała przebiegać droga? Tak, panie burmistrzu, tak było. I za chwilę znowu zostaną wydane pozwolenia na budowę w tej następnej alternatywnej drodze. I tej BDI nie będziemy mieli nigdy, nawet za 30 lat. Jakbyśmy mieli mądrzejszych ludzi tam na górze, którzy to planują, mogłoby to wyglądać inaczej. Coś w temacie? Proszę. Bo przed momentem pan mówił, bo na początku wystąpienia mówił pan o tym, że brakuje nam powierzchni do inwestowania od przedsiębiorstwa. Tam pan pisze, tereny handlu wielkopowierzchniowego poza obszarem miasta Chocznia. Więc coś tu, gdzieś coś pan... Mija się z prawdą. Czy to jest prawdą, czy to, co mówił pan na początku? Z mojego punktu widzenia taka działalność w miejscowości Chocznia nie przeszkadza. Natomiast nie przeszkadza centrum miasta. Nie przeszkadza centrum miasta. Chciałbym, żeby panu wskazać teren, gdzie mógłby pan Barleda otworzyć tą swoją inwestycję. Po drugiej stronie ulicy. No ale to trzeba było mnie sprzedawać. Nie wiem, co to znaczy. Pani Małgosiu, trzeba było mnie sprzedawać działek. No sprzedaliście mu działki, na czym sprzedaliście? Jak to ja sprzedałem? Nie pan to sprzedał? Ale kupił rolna. No nie rolna, ale poprawia. Sprzedawał. Ktoś mu sprzedał działki. Trzeba było tych działek nie sprzedawać, albo kupić sobie te działki. Ja muszę coś powiedzieć na temat Barledy. Ale ja bym nie chciał, żeby to się przerodziło w rozmowie o Barledzie, bo ja naprawdę nic nie wiem o tej spółce, o tym panu. Ale nie chodzi o mnie. Ale jakby było fajnie i jeszcze byłoby jedyne miasto, które w Polsce, gdyby stworzyć kolejkę linową po prostu do Rynku. Ja wiem, że to jest takie troszeczkę nie tego. Byłoby genialnie. Znaczy byłoby fajne, pierwsze koszty,
wasz nie, chyba lepiej powinna stworzyć tą rękę na jakąś górę, żeby pan... No nie na górę, nie na górę. Ale skoro to by była atrakcja dla turystów, to tak. Atrakcja na pewno by była. Bo na te wszystkie inwestycje trzeba skądś mieć pieniądze. To jest inwestycja powyżej 20 milionów złotych, więc trzeba będzie się rozglądać za pieniędzmi po prostu, szanowni państwo. Niestety większość planowanych inwestycji burmistrz uzależnia od zdobycia środków na ich realizację. Są więc tylko w sferze marzeń i pobożnych życzeń. Czy smak takiej kiełbasy wyborczej wadowiczanom będzie odpowiadał? Sądząc po głosach z sali, raczej nie. Tak będzie wyglądał teren za Maspeksem. Tam jest stare wysypisko śmieci, które chcemy zrewitalizować i zbudować tam nowoczesną infrastrukturę koncertową, żeby w przyszłości można było tam przeprowadzać duże festiwale. Nic nie rozkręca miasta tak, jak duże festiwale. My mamy małe festiwale, które naprawdę są dobre i na których można zbudować markę, no bo mamy Jazz Moin Festival, który jest w całej Polsce bardzo popularny, bardzo znany i kojarzony z Wadowicami. Mamy Reggae Most, który jest niszowy i można powiedzieć dla pewnej grupy młodzieży, taki bardziej młodzieżowy. Ale te festiwale nie zrodziły się za pana kadencji. Przebudowany rynek czy bulwary nad Skawą, stworzone między innymi pod tego rodzaju imprezy, najbardziej pan krytykował. No a jak pan burmistrz przewiduje zatrzymać tych turystów w Wadowicach, bo do tej pory jak wyglądają nasi turyści? Przyjeżdżają, zostawiają autokary na obrzeżach, trują do Muzeum Papieskiego, w ogóle nie chodzą po sklepach i z powrotem wracają. Zwiedzają tylko muzeum, w ogóle ich nie ma w mieście. Więc my z turystów się na pewno nie utrzymamy, zwłaszcza w zimie. Chcieliśmy organizować w każde wakacje festiwal taki jak Światowe Dni Młodzieży, AWE Festiwal. Dostaliśmy na to pieniądze, miało to już ruszyć od zeszłego roku. Przez tydzień mieli być na terenie miasta obecni, może nie takiej dużej liczbie, ale jednak większymi z całego świata, którzy by tu mieszkali, wydawali pieniądze, przyjeżdżali kiedyś po latach z kolejnymi wizytami. To jest pomysł na zatrzymanie tutaj na dłużej turysty. Panie burmistrzu, powiem panu szczerze, ci turyści, to znaczy młodzież ze świata i nie młodzieży, wcale nie chodzili po sklepach. Nie wiem, naprawdę nie chodzili. Jeżeli chodzili, to w sklepy pamiątkowe. W sklep monopolowy też myślę, że nie narzeka na Placu Kościuszki. Jeżeli chodzi o AWE Festiwal, tu niestety padliśmy ofiarą naszego sukcesu, bo nie spodobało się to w Kurii, że tak dobry mieliśmy sukces w Wadowicach i niestety nowy biskup nie zgodził się, arcybiskup naszej diecezji, nie zgodził się na to, żeby taki festiwal w Wadowicach się pod jego patronatem odbywał. I w ten oto sposób poznaliśmy kolejnego winnego wadowickiego marazmu. A teraz chociaż przez chwilę bądźmy poważni i przejdźmy do rzeczy. Staraliśmy się być na całym etapie projektowania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania. I dzisiaj jestem mocno zaskoczony tym, co pan mówi. Bo myśmy nie mogli najpierw doprosić się tego, żeby tam było zaplanowane coś innego, oprócz jedynie handlu wielkopowierzchniowego z obiektami powyżej 2000 metrów. Pan mówi, że tam tego handlu nie ma. Cały ten teren jest handlowy. Ta obawa jest związana z tym, że życie się wyniesie z Wadowic do Choczni. I to dzisiaj ja starałem się panów projektantów, tak się przynajmniej na spotkaniu przedstawili, słuchać dość uważnie. I oni też nam mówili tak, że oni nie wiedzą, czy ktoś będzie tam budował jakąś galerię, bo to teraz różnie z galeriami jest. No to ja zadałem proste pytanie. To dlaczego wam tak bardzo zależy, żeby tam było, można budować galerie, skoro ich nie chcecie budować? To zgódźcie się na obiekty poniżej 2000 metrów kwadratowych. To i dlatego teraz nie rozumiem, co pan powiedział. Pan powiedział, że tam w zasadzie to nie będzie hipermarketów. Będą, bo ten inwestor, który przed. Natomiast ja chcę uczciwie powiedzieć, miasto się będzie rozwijało, miasto, tylko co jest dla mnie grzechem pierworodnym tego obszaru, że to nie miasto zdecydowało o tym, co tam będzie, tylko człowiek, który kupił tą ziemię. A on kupił ziemię rolną, więc być może chciał tam tą ziemię uprawiać. Bo ja rozumiem, że napędem tego wszystkiego byłoby miasto, które wyznaczyło, tu będzie produkcja, tu będzie. Natomiast dopiero awantura, która
przepraszam za to wyrażenie, się przy okazji zmiany tego projektu zrobiłam. Dopiero wszyscy mówią, no brakuje nam terenów produkcyjnych. Tak zresztą na tym ostatnim spotkaniu to zostało powiedziane. Więc my nie mamy złudzeń, co tam powstanie, panie burmistrzu. I jeżeli pan uważa, że ta gra jest warta świeczki, no to jest decyzja pana i radnych. Swoją drogą jestem bardzo rozczarowany, że nie ma tutaj radnych, którzy będą w tej sprawie podejmować decyzję, a moim zdaniem przynajmniej dla spokoju sumienia powinni tu być i nas wysłuchać. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Natomiast jednej rzeczy nie usłyszałem. Mówił pan dużo o przebudowie centrum, nie usłyszałem nic o przebudowie infrastruktury centrum. Myślę tutaj o tym, że tam nie ma gazu, nie ma miejskiej sieci. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czym będziemy to opalać, jeśli nie węglem. Bo nie ma. W znacznej części centrum nie ma tych sieci. Każdego z nas to dotyczy, czy to będzie pan Zenek, czy będzie ktokolwiek inny z tej sali, to pan powie. Ale mówcie, robiąc swoje decyzje, zmieniasz swoje biznes i ta struktura społeczna, która w tej chwili jest biznesowa, będzie fala samobójstw w firmach rodzinnych. No nie, panie burmistrzu, proszę pani Adzie nie przeszkadzać. No ja wiem, o czym mówicie. Już w tej chwili, no właśnie dlatego, że mamy Tesco, mamy Lidla, mamy Biedronkę, mamy Jana. A ty mówisz, że będą jakieś... Ale słuchaj, ja to jest firma polska, rodzinna, okej. Ale to chyba znaczenie, jest to największy dzisiaj sklep handlowy na terenie miasta. Powstał, jakoś protestów nie słyszałem. Ale nie do końca powiedzieć, więc jak możemy w ogóle dyskusję prowadzić? Cały czas mi się to nie jest... To są bardzo ważne argumenty. Zacznijmy od tego, że chciałbym odpowiedzieć panu Zenonowi. Ale panie burmistrzu, ja chcę jedno wyjaśnić. Ja na samym początku powiedziałem, w czyim mówię imieniu. Inwestor, jak rozmawiał z nami, tłumaczył nam i tłumaczył radę z nami, czyli z radnymi, z państwem, byliście wtedy też na tych komisjach, tłumaczył, że nie jest w stanie sprzedać tego terenu, jeśli nie będzie miał możliwości łączenia produkcji z usługami. Aha, czyli pan burmistrz zatroskany jest głównie o interes inwestora. Tu nie wie pan kompletnie, co tam powstanie. Patracie na tym kontrolę, bo ponieważ spółka Barleda nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej. To jest spółka nastawiona tylko i wyłącznie na sprzedaż nieruchomości, na zysk. I oni sprzedadzą to pierwszemu lepszemu, który przyjdzie. Dokładnie w ten sam sposób, szanowni państwo, wygląda działalność każdej strefy usługowo-produkcyjnej. Taka strefa najczęściej się tworzy spółkę celową, do której przekazuje się ziemię, własność ziemi. Specjalnie na potrzeby tej spółki się zmienia zagospodarowanie przestrzenne, plac zespołu przestrzennego, a potem ta spółka sprzedaje to temu, kto przyjdzie i będzie chciał tam uprawiać działalność gospodarczą. No, tak wygląda gospodarka. Czyli nic nie może robić. Ale ja też byłem za tym, żeby tam była strefa produkcyjna. Natomiast panowie, którzy są inwestorami, powiedzieli, że oni nie będą w stanie tej strefy produkcyjnej sprzedać. Jest, słuchajcie, decyzja jest po stronie Rady Miejskiej. Ja naprawdę tą sprawą nie interesuję się jakoś szczególnie i specjalnie. Jest to zadanie radnych. Ale panie burmistrzu, dobrze, jak pan mówi, że pan o miasto tak dba, to dlaczego pan wnosi pod obrady rady, bo pan wnosi, nie rada, tylko pan wnosi, tak? To proszę, żeby było tylko do 2000. Myśmy już kilka razy monitorowali, byliśmy na spotkaniach, mówiliśmy. 2000 to jest dość duża powierzchnia. Prawda, panie burmistrzu? Pan się orientuje lepiej ode mnie. Dlaczego nasze pieniądze są na to dawane, żeby on miał wygodę? Argumenty wszystkie padały już na komisji. Ale dlaczego, ja się pytam? Tłumaczyli już to projektanci, że inaczej ten teren nie będzie w stanie się skomercjalizować pod produkcję. No ciekawe. Powiem tak, ja tej decyzji nie podejmuję jednostka, ja podejmuję rada miejska. Jeśli ten argument do rady miejskiej trafia, to rada miejska zagłosuje za... Ale panowie, jeśli nie trafia, chciałbym wiedzieć. No i proste. Bardzo proste, prawda?